Trzeba zobaczyć, czy nie ma tu. A to jest cudnie. Co tam masz? Ale zobacz, jak zachowano to wszystko na schodzie. Tak jak to było, tak jest zachowane. No trochę, bo u nas już nowych jest, tego nie wiemy. Jeszcze załatwić tam. A to było. Zastanawiałeś się do. Ty, ale było jeszcze chyba na górę wejście gdzieś. Nie. Ale gdzieś są. O, ale wydaje mi się, że połowy tej rzeczy. Przecież mini rzeczy teraz.
jak z jakiegoś Silent Hill. No. Pamiętam. Oglądałam ostatnio Silent Hill. No, zobacz, taka no, ta. Ale super. No. Jeszcze ten grzyb u góry. Wszystko takie. I te takie małe. Jak drzwi wygięte. Mamy dzisiaj dwa te? Co? Dwa dzwonki. O, Flux. Zareagowo. Widziałaś kogoś? Widziałam kogoś, widziałam. Widziałam tam na schodach przed chwilą. I potem ktoś ci powie, że wiesz, że to jest przypadek. No jak może być przypadek? No tak, to zaczynamy. Kiedy stało coś w takiej szacie, czarnej szacie. Bardziej jako męska energia, ale nie jestem w stanie na razie na to określić. Zobacz, on jest włączony? Musisz go sprawdzić, bo ja go uruchomiłem, ale... Ale to jest nie nasz, ten jest nasz. Ten jest nasz. Ale on się różni, on się znaczy. Nie. Ty, on jest na drogę. Ty? Na fur. No, będzie jeden. No dobra, nasz jest rozładowany. Chyba, że zadziała mechanicznie, to już by było. Ale... Dobra, mamy pierwsze oznaki. Flux zareagował na zielono. Karolina twierdzi, że coś widziała. Także będziemy starali się dzisiaj zweryfikować tajemnicę tego pałacu. Czy coś tutaj się będzie działo? Z tych ciekawszych informacji dopatrzyliśmy się jakichś zniczów wchodząc tutaj na froncie. Też to słyszałam. Słyszałeś to? No. A to nie szczur? Myślisz? A to ty, może kacek. W życiu nie słyszałem, żeby tak się odzywały. Prędzej szczur. Nie, ja to słyszę tu. Albo na górze. A zostanie z dworu? Dobra, tam. Tam na pan coś jest. Tak. Tu. Uruchamiam kamery. Zaczynamy.
Są w plecaku. A tą jedną na górze postawię. Lecimy. Aktualnie znajdujemy się w podobno nawiedzonym pałacu pod Warszawą, około 100 km od Warszawy. Z historii, jakie wiemy na temat tego miejsca, że jest tutaj podobno gdzieś zakopany skarb. Tak, przynajmniej tak wyczytaliśmy. No, brzmi to dość abstrakcyjnie, ale rzeczywiście są takie informacje w internecie, że jest tutaj gdzieś zakopany skarb. To raz. A dwa, co już doświadczyliśmy, zauważyliśmy, to przed głównym wejściem, które jest z tej strony, były postawione dwa znicze. Tak naprawdę do końca nie wiemy, z jakiego powodu. Nie widać tu nigdzie żadnych śladów jakiejś zbrodni, jakichś tutaj śladów odprawiania różnych rytuałów. No ale jednak przed wejściem są pojawiły się dwa znicze. Zaraz zaczynamy cały projekt i zobaczymy, co uda nam się tutaj nagrać, czego nam się uda doświadczyć. Jest z nami Karolina. Uza. Otherworldly. I wyczułaś tutaj albo zobaczyła jakąś obecność? Staliśmy i zobaczyłam raczej mężczyznę, który był ubrany w taką długą, czarną szatę. Dosłownie przemknął mi to przez oko. I automatycznie flux włączył się na tak, kiedy to powiedziałam. Tak jest. Była informacja na... O, wyłączę. My do końca nie wiemy, czy coś tutaj straszy. Będziemy się tego chcieli dowiedzieć. Nie wszystkie obiekty mają te cechy nawiedzenia, więc po prostu ten akurat obiekt będziemy sprawdzać. Wstępne znaki są. Zabieramy się do dalszej części badań. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Luksik jest, kamery działają, można coś sprowokować. Wszystko jest włączone. Tak. Czy jest z nami jakaś postać w tym pałacu? Mężczyzna w szacie? Czy możesz przejść tymi schodami? Jest tam urządzenie, które wyda dźwięk. Możesz go dotknąć. Wtedy potwierdzi się, że to, co widziała Karolina, jest prawdą, że jest tutaj mężczyzna z nami. Jeżeli jesteś teraz z nami, to Ciebie widziałam, że mogę widzieć jakikolwiek znak. Rozstawiliśmy tutaj sprzęt, który nie zrobi Wam krzywdy. Ja jestem Karolina. Ja mam na imię Piotr i jest z nami Radek. Czy chcecie z nami porozmawiać? Możecie podchodzić do urządzeń, które rozstawiliśmy i skomunikować się za pomocą dźwięku.
Więc, czy jest teraz ktoś tutaj z nami? Możesz czerpać energię z naszych urządzeń. Możesz pokazać się nam, przejść się schodami. Nasze urządzenia wydadzą dźwięk, który powiadomi nas o Twojej obecności. Czy jest z nami mężczyzna? Wystarczy, że podejdziesz do tego urządzenia, które stoi tutaj. Zbliżysz się do niego. Ono wyda taki dźwięk. Ja proponuję, żebyś stanęła przy schodach, bo może coś uda się przywołać w twoją stronę. Czy jest teraz z nami tutaj mężczyzna, którego widziałam na schodach? Widziałam cię jako ubranego w ciemną, czarną szatę do samej ziemi. Czy dobrze cię widziałam? Czy mógłbyś dać jakikolwiek znak, że tutaj jesteś? Możecie stuknąć, coś do nas powiedzieć. Możecie do nas podejść. Czy możesz zejść do nas na dół? Czekamy na ciebie, chcemy porozmawiać. Jeżeli teraz ktoś jest za mną, czy możesz się do mnie podsunąć? Korzystaj z naszych urządzeń, śmiało. Ale muszę ci zadać pytanie, że z tobą będą chętniejsi? Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby się z nami skomunikować, chciałby z nami porozmawiać? Daj znać na którymkolwiek z naszych urządzeń, albo zapukaj. Odezwij się. Nie musisz się nas obawiać. Jesteś u góry? Kamera. Ona pika jak? Może coś się wyłączyło. Czy jesteś u góry z nami? U góry mamy
jakiś przyszedł? Tam u góry mamy tylko kamerę, ale bardzo się zdziwię, jeżeli ona się wyłączyła. Bo... mam takie wrażenie, teraz miałam taką szybką myśl, że może to, co widziałam, to był taki trochę strażnik tego miejsca i zszedł, zobaczył, co my tu robimy i jest całkowity, powiedzmy, zakaz rozmowy z nami. Wiecie? Żeby dalej nie sprowadzać nikogo w to miejsce? Znaczy nie tyle to sprowadzać, bo tutaj po prostu mogą różne byty przychodzić po prostu tak o... W sensie innych ludzi. A, innych ludzi. Możliwe, tak. Że też, wiecie, dla, powiedzmy, jakiegoś bezpieczeństwa innych bytów czy coś w tym desenie, bo to była szkoła, tutaj pewnie są jakieś dzieci, energie dzieci. No i ten budynek jest bardzo stary, on przeżył dwie tak. wojny. Więc to też jest energia niskowibracyjna i tutaj jak widziałam w serii tak jakby to był ktoś wyżej w hierarchii, ktoś rządzący, nie? I tak miałam teraz szybką myśl, że to może być po prostu strażnik, który tutaj zszedł i zobaczył, co my robimy i jest blokada w jakimś stopniu. Trzeba się przez to przebić. Ja mam... Czy jeżeli obiecamy, że nie wrzucimy nigdzie tych nagrań, bo nagrywamy odcinek. Czy jeżeli nie wrzucimy tego nigdzie, to zrobisz coś fenomenalnego? Zastukasz, zejdziesz ze schodów? Rozumiemy, jeżeli chronisz to miejsce. Ale chcielibyśmy dowodu, że tu jesteś. Że go pilnujesz. Możesz zejść jeszcze raz do nas, ustać obok tego urządzenia tutaj. Sorry, on po jakiejś minucie tylko się połączy. On ma taki podobny dźwięk do fluxa i to mnie myli trochę. No właśnie. No. Możesz zejść do mnie. Albo jeżeli ktoś z was wie, czy jest tutaj starsza kobieta, czy możecie dać nam znak w postaci dźwięku lub w postaci dźwięku na potwierdzenie? Czy jesteś w stanie zrzucić, popchnąć tą zieloną piłeczkę ze schodów? Może to jako znak, że jesteś tu z nami? No dalej, popchnij piłkę, zrób coś. Jeżeli pilnujesz tego obiektu, zrób coś. Popchnij piłkę. Porusz mnie. Porusz mnie. Porusz mnie. Porusz mnie. Porusz mnie. Możesz na nią wpłynąć, ona jest lekka.
możesz ją poturlać. Nie mogę cię do tego zmusić, ale mogę cię poprosić. Poturlasz ją dla mnie? Zrzucisz ją z tych schodów? Korzystaj z energii naszych urządzeń, które działają, emitują pole, z którego możesz czerpać. Możesz z niego korzystać. Totalnie, no. Nic się nie dzieje w ogóle. I musimy wybrać metody bardziej po prostu, wiecie. Spróbujemy bardziej sprowokować ślepą sesją. Zobaczymy, jak to wyjdzie i wtedy idąc tą falą tej prowokacji, spróbujemy się rozdzielić i każdy na własną rękę sprawdzi, jakie odczucia będzie w tym pałacu, jakich będzie doznawał w tym miejscu. Radek. Coś na górze? No. Coś na górze? No, myślałem, że takie czerwone oczy. Świeciłeś latarką? Nie, chciałbym. Chciałbym za pomocą tego urządzenia skomunikować się z mężczyzną w szarym, długim płaszczu. Jeżeli możesz ze mną porozmawiać, to będę bardzo wdzięczny. No dobra, można powiedzieć, czy się zaczęło. Z ostatnim razem. Coś? Głośno. Odejdźmy kawałek, bo może się dziać. Postarajmy się może stąd nawet zadawać te pytania, żeby o nich nie słyszał. Czy jest teraz ktoś tutaj z nami? To ty tutaj byłeś przed chwilą? Zbiegłem. Gdzie zbiegłeś? Po schodach? Czy stoję z Piotrkiem? Uciekł. Czy kto uciekł? O kim mówisz? Czego się boisz? Powtarza się taki niewyraźny wyjazd. Kim jest mężczyzna w czarnym płaszczu, którego wyciągnął? Klękaj. Ja mam klękać przed tobą? Dawaj, tak czy nie? Czy chcesz, żebym klękał? Czy bym powiedział? Klękaj, no. Chcę powiedzieć klękaj, co? Klękaj. Teraz. Mam uklęknąć poważnie? Mówisz do mnie? Ona ma klękać przed tobą? On się patrzy na mnie. No. Czy ty mówisz do mnie? Weź klękę.
Czy tak jest dobrze? Klęknęła. A teraz chcemy, żebyś się przedstawił. O nie. Jak masz na imię? Zobacz, zrobiła to, czego oczekiwałaś. Oni są za tobą? Czy oni są za tobą? Coś jakby próbowało się przebić, ale nie może. Mężczyzno, porozmawiaj ze mną. Spróbuj przebić się przez szum. Chcę potwierdzenie, czy na klatce schodowej, czy na schodach stoi trzech mężczyzn. Tak czy nie? Rzuć tą piłkę. Wejdź. Czy ja mam wejść na górę? Czy mam wejść na górę? Góra. Tak? To powiedz moje imię. Przedstawiłam się. Znowu góra. Przedstawiłam się. Jak ma na imię? Gruby głos, to samo. Powiedz, jak mam na imię. Wejście. To jak mam na imię? Niskie teraz. Jak mam na imię? Jak ma na imię ta dziewczyna, co tutaj siedzi? Klęczy. Zrobiłam to, co chciałaś. Wejdę na górę, jeżeli podasz mi moje imię. Podejdź. Szybko. Dobra. Jak mamy na imiona? Coś jak milcz. Nie chcesz z nim rozmawiać? Czy chcesz rozmawiać tylko ze mną? Tak czy nie? Podeszłam, uklęknęłam i mogę wyjść na górę, jeżeli zaczniesz odpowiadać na moje pytania. Czy chcesz rozmawiać tylko ze mną? Cisza, żadnych słów. Jakby przez to. Dobrze. A teraz ja się odezwałam do ciebie. Słuchaj mnie i powiedz, jak mam na imię. Słyszysz? Jak mam na imię? Tu jestem. Taki kobiecy, dziewczęcy. Jak mamy na imiona? Gdzie jesteś? Mamy wejść na górę? Odpowiedz na którekolwiek z pytań. Ty. Mówisz teraz do kogo, do którego z nas? Do kamery. Do którego z nas się odzywasz? Trochę wulgaryzmów jest, których nie powtarzam. No to powinien powtarzać. Tak jakby chciał obrazić albo coś? W radiu nie ma przekleństw, powinien powtarzać. Ale jest kulturalny. Jest. Kogo chcesz obrazić? Mnie? A chodź, pójdziemy. Gasiliście światło? Nie. Ciemniej się zrobiło. A nie, bo ja przesunęłem. Tak. Nie znasz. Czy jest tutaj w tym pałacu starsza kobieta? Nie. Star... Nie ma. Powiedział nie? Chyba nie. Tylko jedna. Tylko jedna. Czy jest ona na górze? Ja mówię. Co? Ja mówię. A kim jesteś? Ciszej.
Przedstaw się. Zakop. Zakop skarbu. Czy tutaj jest zakopany z tyłu? Skarb jest zakopany z tyłu budynku? Czy jest tutaj skarb zakopany? Czuję się dziwnie. W górze jestem w tym trasie, czuję się dziwnie. To serio nie lakuje. Okej, czy w jakiś sposób wpływasz na Piotrka, który siedzi na schodach? Tak czy nie? Czy próbujesz się podpiąć? Masz mi odpowiedź na to pytanie. Odpowiedz teraz na to pytanie. Tak czy nie? Wpływasz na niego? Masz 3 sekundy. 3. 2. 1. Wychodźcie. Nie, budzę go. Nie. Teraz. Już? No. To jest tak mega dziwne po pewnym czasie, że czujesz jakbyś, jakby po chwili zgasły wszystkie światła, siedzisz w nicości, nie ma nic koło ciebie i się tak zapadasz. No to weź opuść sobie ten. No to tak. A to co to teraz? W pewnym momencie tak się czułem już spięty, jakby coś za mną stało. No to my byliśmy tam. Jak ci na jakieś 30 sekund tam. No byliśmy tam, byliśmy tam, byliśmy tam, jak ci zadawaliśmy te pytania. No. I aż uklęknęłam. Coś, ty mówiłeś, że ten... Dwa razy. Tym, a to słuchaj, ale ja zrobiłam tak i on do mnie klękaj. Tak, a ona ukucnęła wcześniej. No. Wcześniej ukucnęła, a ty powiedziałeś... Ukucnęłaś zanim powiedziałem klękaj? Tak. Dosłownie jak ukucnęłam, powiedziałeś klękaj. A ty powiedziałeś klękaj. I najlepsze jest to, że ja teraz jak był ten koniec i powiedziałeś, że się źle czujesz, powiedziałam, czy wpływasz na Piotrka i dałam 3 sekundy na odpowiedź, bo 3, 2, 1 i powiedziałeś, wychodźcie teraz, automatycznie. No, ktoś kazało cię wybudzić natychmiast. No i co? I ta góra też dziwne było. Mówię, to jest ciekawe, bo im dłużej jesteś w tym trasie, masz zasłonięte oczy, jakbyś się zapalał, nie? No mówię. Dobra, ale mamy jakieś info. Tak. No i wyłączę. Z tą górą, tam chyba na tą górę trzeba iść, bo coś kazało na tą górę chodzić. Jeśli chodzi o info, to mamy... Tak, jest to mężczyzna na pewno. Tak. Jest tutaj dziewczyna, młoda dziewczyna mniej więcej w moim wieku. I jest jedna starucha na górze. Gdzieś się chowa, którymś spokoju. Na początku było tak jakby nie mogli się przebić za bardzo. Potem męski gruby głos i właśnie faktycznie usłyszałem jakąś kobietę młodą. Więc... Ale mówię, była taka sytuacja, że mówię, Karolina ukucnęła, a ty później mówisz klękaj. I ponownie klękaj. No i to było kurwa pojebane. Myślę, że mogą być takie byty, które nie szanują ludzi. Oczywiście. A i bardzo ważne, jak były wulgaryzmy, to musisz nie mówić, tak. Bo w radiu by nikt nie bluzgał. A czy sobie to wpikacie? Kilka razy było chuj. No a to nie ma możliwego w radiu, nie? Więc ja zawsze mówię wulgaryzmy, jak są na SB7. A jak są jakieś... Tak jakby starali się nas obrazić, wypełnić. Ale u Warrenów jak było? Zawsze wulgaryzmy padały w kontaktach z tymi demonami. Tak. Oni zawsze by mówili tam chuci. A i w ogóle było coś takiego, że jak zaczęła się ta sesja, to my słyszeliśmy krok. Ale jaki wyraźny. A potem ty zacząłeś górę. Tak, góra. Góra. I góra była poklękaj. Bo ale to, się ale to było chyba krok, tak, a potem było coś ty powiedziałeś takiego, że oni, czy stoimy? Tak, a
Ale chyba przed klękaj. No tak, przed, bo pierwsze co założyliśmy ci słuchawki, rozpoczęła się sesja i było słychać kroku góry. A potem stoimy, coś tam takiego, wiesz. Tak by wyglądało, jakby stali za tobą. Nie szanujesz nas, nie chcesz naszej obecności? A co jeżeli powiem, że stąd nie wyjdę? Co zrobisz wtedy? No i mówię, zadawaliśmy ci pytania z różnych miejsc. Najpierw ustaliśmy tutaj. Ale wiecie co? Tam. Te byty są strasznie władcze. Tak, mi się takie odnoszą. Niesamowicie władcze i czują się od nas lepsze, w sensie mają takie poczucie lepszości. Wydaje mi się, że tutaj będzie ciężko z jakimkolwiek takim większym kontaktem, bo to coś, co tutaj jest... A może musielibyśmy ich bardzo wkurzyć czymś? To zależy. Ale mi się też wydaje, że jeżeli ten obiekt tutaj już tak długo istnieje, to tutaj równie dobrze może być duch dyrektora, duch kogoś z pozycją, kto czuje się wyższy, bardziej był szanowany i wiesz, równie dobrze może tu być jakiś żołnierz, który on po prostu nie będzie się, wiesz. To jest mnóstwo różnych bytów. To jest w ogóle 100%, nie? Tylko chodzi o to, dlaczego akurat te władcze nam się pokazały. Bo sorry, ale ja się nie spodziewałam, że ja zobaczę tutaj kogoś, kto jest ubrany w szaty, jakby szedł na ceremonię jakoś okultystyczną. Ty byłeś po prawej stronie. Musisz sprawdzać takie rzeczy czujnikiem. Jak ktoś powiem, że coś za mną albo coś, to od razu czujnik. K2 jest za tobą, więc... Będziemy patrzeć. Dobra. Dobra, gotowa. Chcemy porozmawiać z mężczyzną. Tak. Jeżeli jesteś tu z nami i chcesz użyć energii Karoliny. On wita. Witamy się również z tobą. Jesteś. Idzie. Jesteśmy na górze. Idziesz do nas? Wiedziałeś, żebyśmy przyszli na górę. To gdzie jesteś? Pokaż się. Wyjdź z któregoś z pomieszczeń. Wyjdź do nas. Idź stąd. Czemu chcesz, żebyśmy poszli? Krew? Pan. Jesteś panem tego domu? Tego miejsca? Znikła? Czy jesteś mężczyzną w płaszczu? Mówisz do nas? Pielęgniarka. Była tu pielęgniarka? Pracowała? Idę. Zostań jeszcze na chwilę. Powiedz nam, czy pracowała tu pielęgniarka? I czemu o niej wspominasz? Czy była dla ciebie ważna? Strzeżesz tego pałacu? Chodź tutaj. Czy to jest twoje miejsce? Co chwilę słyszę takie krótkie, szybkie słowo demon. Czy możliwe, że jest... Dziękuję. Demon. Ukryj mnie? A gdzie jesteś?
której strony jesteś? Gdzie jesteś? Możesz nam powiedzieć? Jesteś u góry, na dole, w piwnicy? Gdzie jesteś? Tak. Okej, okay, ale ty gdzie? Musisz powiedzieć, w którym miejscu? Piekło? Tu? Tutaj jesteś. Czy możesz zdradzić swoje imię? Przekazać je za pośrednictwem medium, które się z tobą kontaktuje? Jak masz na imię? Tutaj. Wiemy, że tu jesteś. Zdradź nam, jak masz na imię. Czy jesteś siłą wyższą, demoniczną? Wynocha. Co jeżeli stąd nie pójdziemy? Siedzę? Tak, siedzi tutaj nasze medium. Możesz się z nią kontaktować. Co jeżeli nie opuścimy tego miejsca? Jeśli chcesz, żebyśmy stąd wyszli, możemy to zrobić, ale musisz ty coś zrobić, żebyśmy chcieli stąd wyjść. Co to było? Czuję? Słyszysz? Chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj teraz. Wtedy wyjdziemy z tego obiektu. Tak jak sobie życzysz. Przyjdziesz tutaj do mnie? Mała? Jest tu dusza małej dziewczynki, którą blokujesz? Czy jesteś w stanie wyrządzić nam jakąś krzywdę, jeżeli stąd nie pójdziemy? Podejdź do nas. Zrób coś. Słyszysz? To woda? Nie wiem. Czy jesteś w stanie zrobić nam krzywdę? Chodź tutaj. Wynocha. Ja tu zostaję, nie wychodzę. Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Nie wyjdę. Co mi zrobisz? Tu? Tak, tutaj. Zostaję tutaj. Nie chcę stąd wychodzić. Wyjdź. Nie chcę stąd wychodzić. Co mi zrobisz? Czy chcesz mi zrobić krzywdę, jeżeli stąd nie pójdę? Dalej. Wydaj jakiś dźwięk. Pilnujesz tego miejsca, ale ja go nie opuszczę. Pozwalasz sobie na takie traktowanie przez Piotrka? Rozkaż. Poczucie? Co? Samo poczucie. Coś powiedziałaś. Z takim poczuciem. Z takim poczuciem. Może ci się nie podoba to, jak się zachowuje. Wyjdź stąd natychmiast. Zrób coś, że stąd... Najmłodszy. Zrób coś takiego. Słyszałeś to? To ty zrobiłeś? Nie. Że stąd wyjdę. Że będę chciał stąd uciekać. Dalej, teraz. No rozkaż mu stąd wyjść. On jest u ciebie. Pokaż mi, że to twoje miejsce. Jesteś zły, rozdrażniony. Pokaż mi, że to twoje miejsce. Bądź na niego zły. Rozkaż mu stąd wyjść. On jest u ciebie w domu. On jest u ciebie w domu. I robi co chce.
Pozwolisz mi na to? Jak zmusisz mnie, żebym stąd wyszedł? Jesteś. Jaki jestem? Nazwij. Nazwij mnie. Nie jesteś w stanie zrobić mi krzywdy? Demonicznym? Jeżeli jesteś demoniczny, to jesteś w stanie zrobić mi krzywdę. Jesteś w stanie, bo to jest stan wypełnić. Rasa porządnie. Ale ciebie tu nawet nie ma. Może nie istniejesz. Może cię tu wcale nie ma. Może się podszywasz za jakąś siłę demoniczną. Podszywasz się? Albo używasz tego tylko, żeby straszyć. Podejdź tutaj do nas. Podejdź tutaj do nas. Rozkaż nam wyjść stąd. Chrześcijanie. Jesteśmy wierzący, tak. Czy to ma wpływ na to, że... Co? Nie chcesz nas tutaj? Robi to dla ciebie. Do góry. Możesz jedynie nas wygonić w dół. Żeby tego nie robić. Czego? Prowokować? Nie chcesz tej prowokacji? A może jednak coś zrobisz? Dalej, teraz, ostatnia szansa. I stąd idziemy. Nie. Jego. Nie będziemy tu cały czas czekali. To jest. Na twoje ruchy. Dobra, mów, co mamy zrobić. Mamy wyjść, czy zostać? Nie było. Boga? Boże. Powiem ci, że takiej prowokacji jak dzisiaj dawno nie robiliśmy. Co? I był moment, że powtórzyłaś 3 razy. Co? Co powtórzyłam? Jak w ogóle wyszło? Moim zdaniem konkretnie, bo powtórzyłaś 3 razy to samo. Co powtórzyłam? No właśnie to słowo, nie pamiętam. Muszę do niego wrócić. I... No i tak jakby chciał, żebyśmy stąd odeszli, uciekali. Tak jakby chciał nas wystraszyć. A później już takie chaotyczne się pojawiały. Ale w ogóle, bo ja dzwoniłam w jednym... Byłam na AM, a później poszłam na FM. Bo cały czas jakby dominował jeden taki facet. Mhm. I jeden taki, drugi facet chciał się przebić, ale nie mógł. Dosłownie. On był najciekawszy i właśnie mówił najciekawsze rzeczy. I nie mógł się po prostu przebić. To było bardzo mocno odczuwalne tutaj. Ty kręcił się w głowie. Ja się tak w chuj źle czuję teraz. Tak jakby chciałbym dać teraz znać. Zżynają od nas energię totalnie. Ja przez cały czas czułam, jakby coś się podpinało do mnie do głowy. Ty, aż mam mroczki. Tak? Przed oczami, no. Może... Ciarki teraz, kurwa. Może w ten sposób chcę nam dać znać. Żebyśmy stąd wyszli. Ale na mnie to trochę za mało. Musisz zrobić coś więcej. Musiałbym tu zemdleć. Możesz na mnie wpłynąć w mocniejszy sposób? Ja stąd nie wyjdę, zostanę tu. Jeżeli nie dasz o sobie znać, jeżeli nie wpłyniesz na mnie w mocniejszy sposób. A tu czuję się dużo gorzej niż na dole. Ja w ogóle tutaj, jak byłam na tym estesie, to cały czas miałam wrażenie, że obok mnie dziewczyna jakoś chodzi. Pewnie tak po prostu była na dole, ale miałam wrażenie, że to ona. Co? Bo słabo się czuję. Chcesz wyjść? Zejdę na dół, zobaczę.
co, nie? Tam stałem. Tak. Schodzisz ze mną? Odprowadzasz. Odprowadzasz mnie? Może chcesz, żebym został na chwilę sam? Co wtedy zrobisz? Tu się czuję lepiej. Czy możesz sprawić, że będę się czuł tak samo jak na górze? Zawroty głowy, mroczki przed oczami. W ogóle plecy mnie trochę zaczęły boleć. Tutaj już na dole jest dużo lepiej. I powiem wam, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś faktycznie chciało, żebym się źle poczuł, gorzej poczuł. No ale miałem takie wrażenie, że na górze czułem się gorzej. Powiedz do mnie choć raz. Pokażcie, że macie taką moc, taką siłę. I jeżeli nie chcecie mojej, naszej obecności tutaj, w tym pałacu, to po prostu to zróbcie. Zróbcie coś, żebym się tu więcej nie pojawił. Taki jest wasz cel. Pokaż się tutaj. Stań przede mną. Stań przede mną. Karolina zostaje na parterze. Radek schodzi do piwnic. A ja idę się rozejrzeć, co się tutaj dzieje na zewnątrz. Bo jakieś dziwne dźwięki słyszeliśmy. Aż musieliśmy wejść do środka. Tam w krzakach coś było słychać.
ktoś tu jest ze mną. Próbuje nas wystraszyć. Słyszeliśmy tu kroki. Strzeżesz tego pałacu? Jesteś tu jakimś opiekunem, wartownikiem? Możesz mi się pokazać, wydać jakiś dźwięk? Może strzeżesz skarbu, który jest tu gdzieś ukryty. To miejsce jest dziwne. Dziwnie się tu czuję, odkąd wszedłem na górę, na górne piętro. Oczywiście, jak zszedłem na dół, to od razu się poprawiło. Ale to, co się działo na górze, przy tej prowokacji, to było mega dziwne, nigdy się tak nie czułem na żadnym projekcie, w żadnym miejscu. Jaką ten obiekt ma przeszłość, historię? Dlaczego wciąż, choć pilnowany, nikt nic z nim nie robi? Nie odnawia, nie wyburza.
Czy możesz mi się pokazać? Jesteś w tym pałacu? Pokaż się. Mega dziwnie dzisiaj. Tak jakbym nie był swój. My już jesteśmy po projekcie. Rzeczy, które tutaj się wydarzyły, były dziwne, ponieważ żaden z naszych przyrządów nie reagował. Jednakże odpowiedzi na ślepej sesji, czy u Piotrka, czy u Karoliny, były już konkretne i pokazywały, dlaczego wcześniejszych odpowiedzi na naszych przyrządach nie było. Co uważacie na temat tego projektu? Napiszcie w komentarzach, podzielcie się z nami waszymi opiniami na temat tych sesji, które zostały tu przeprowadzone i całego tego projektu. No oczywiście jak materiał się podobał, dajcie łapkę w górę i